So wurde unser Heiland also verfolgt. Tak, nasz Zbawiciel był prześladowany. Eine andere Sache. Teraz inna rzecz. Er wurde auch geachtet. On również był pogardzony. In Johannes 1 lesen wir. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, czytamy. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Już takie słowa, czyż z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Das war sicher noch keine Beachtung. Z całą pewnością nie było to jeszcze pogardzenie. Aber es war doch eine zweifelnde Frage. Ale to było pytanie wypełnione wątpliwościami. Später in Nazareth. Później w Nazarecie. Da sagen die Leute. Ludzie powiedzieli. Das ist doch der Zimmermann. Przecież to jest ten syn cieśli. Der Sohn der Maria. Syn Marii. Seine Brüder und seine Schwestern sind doch bei uns. Przecież jego bracia i jego siostry są wszystkie u nas. Woher hat er solche Weisheit? Skąd on ma taką mądrość? Gut, wie es weiterging, haben wir schon eben gehört. A jak to dalej poszło, to już żeśmy przed chwilą też słyszeli. Aber, liebe Geschwister, es ist doch etwas Schönes. Ale, mili bracia i siostry, jest jednak coś bardzo pięknego. Dass der Jesus Christus, der Sohn Gottes. Że Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. Der Herr der Herrlichkeit. Ten Pan chwały. Ein Handwerker war. On był rzemieślnikiem. So tief hat er sich erniedrigt. O, jakże głęboko się uniżył. Dass er dort in der Werkstatt arbeitet. Że on tam, w tym warsztacie pracował. Die Verachtung wurde sehr heftig. I to prześladowanie stawało się coraz to mocniejsze. Im Johannesewangelium sagen sie, er hat einen Dämon. I to pogardzenie stawało się coraz wiele, także w Ewangelii Jana powiedzieli, że on ma demona. Und in den Psalmen hören wir prophetisch von ihm. A w psalmach możemy przeczytać już, jak w sposób proroczy o nim jest mowa. Ich bin der vom Volk verachtete. Ja jestem tym, którym lud pogardza. To war der Jesus also kaputt. I tak Pan Jezus w ten sposób był prześladowany i pogardzony. A teraz przyjrzyjmy się tej biedzie naszego Pana. I przeczytajmy miejsce z Mateusza 6 rozdziału. Mateusza, 8 rozdział, 20 wiersz. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Das, was wir so sehr schätzen. To, co my tak bardzo sobie cenimy. Ein Zuhause zu haben. Że my możemy posiadać nasz dom, mieszkanie. Die Geborgenheit, eine Wohnung. Tak, że możemy być w skrytości naszego mieszkania. Vielleicht mit einer Familie zu leben. Że możemy razem z naszą rodziną żyć. Das hatte der Jesus nach diesem Vers nicht. To zgodnie z tym wierszem Pan Jezus tego nie posiadał. Sogar nicht Tiere hatten das. Nawet zwierzęta to posiadają. Höhlen. Mają swoje jamy, Nista. Mają swoje gniazda, a on nie miał gdzie by głowę swoją mógł złożyć. Tak, on był przychodniem. Es ist interessant, dass Gott im Alten Testament schon ein Herz für die Fremdlinge hatte. Jest to rzeczą interesującą, że Bóg już w Starym Testamencie miał otwarte serce dla wszystkich przychodniów. Zu den Fremdlingen sollte man gut sein. I było. Man soll ihnen Gutes tun. Było to zarządzone, że dla przychodnia należy być dobrym i przyjaznym. Es ist ein schöner Gedanke, daran zu denken. Unser Heiland war ein Fremdling. Tak, jest to piękna myśl, aby sobie to zawsze przypominać, że nasz Zbawiciel był obcym, był przychodniem.
Und die Gläubigen, alle die an Jesus glauben. I wierzący, wszyscy, którzy w Pana Jezusa wierzą. Sind jetzt auch da. Oni też są na tej ziemi przychodniami. Davon schreibt Petrus sehr viel in seinem ersten Brief. O tym pisze Piotr w swoim pierwszym liście bardzo dużo. Da war arm um unsertwillen, hatten wir gelesen. My żeśmy przeczytali, że on stał się ubogim z powodu nas. Und wie war es mit seinem Geld? A jak sprawa wyglądała z pieniędzmi u niego? Zwei kurze Begebenheiten. Dwa krótkie zdarzenia. In Matthäus 17, dann kommen die Steuereinnehmer, die Steuerbeamten. Czytamy jedno w Mateusza 17 rozdziale, że podeszli do niego poborcy podatku. Zu Petrus und fragen, zahlt euer Meister auch die Steuer? Podeszli do Piotra i zapytali, czy mistrz wasz płaci też podatki? Petrus war ja sehr eilig in seiner Antwort. Piotr był bardzo szybki w udzielaniu odpowiedzi. Er war ja meist sehr eilig, sehr schnell. On w większości przypadków był bardzo szybkim. Ja, unser Meister zahlt auch die Steuer. I pospieszył się, mówiąc, tak, nasz mistrz płaci podatek. Aber dann hat sich herausgestellt, dass der Jesus kein Geld hatte. Ale potem okazało się, że Jezus nie ma pieniędzy. Wir hätten da wahrscheinlich unsere Tasche gefasst. My może byśmy chwycili się za naszą kieszeń. Und hätten diesen Stater, diese Doppeltrachme gegeben. I może byśmy dali ten Stater, czyli podwójną drachmę. Aber dann tat er etwas Wunderbares, ihr kennt die Geschichte. Ale wtedy Pan uczynił coś cudownego, znacie na pewno tą historię. Und das zeigt uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Która pokazuje nam tak wielce tą chwałę Syna Bożego. Idź nad jezioro. Zarzuć wędkę. I z tej pierwszej ryby, którą ty złowisz, otwórz jej pyszczek. I tam będzie ta moneta. Takim jest Jezus. Aber er war arm. Ale był biednym. Und ein anderes Mal kamen sie zu ihm. Innym razem podeszli inni do niego, um ihn zu versuchen, aby go próbować, doświadczać. Sie haben gefragt, sollen wir dem Kaiser Steuer geben oder nicht? I pytali, czy mamy oddawać cesarzowi podatek, czy nie? Der Herr sagt, zeigt mir mal diese eine Münze. I wtedy Pan powiedział, przynieście mi tutaj tę monetę podatkową. Wissen ist das Bild und die Umschrift. O, czyj tu jest napis i wizerunek? Und sagen sie, des Kaisers. Wtedy odpowiedzieli, cesarza. Und da sehen wir wieder die Weisheit unseres Heilandes. I w tym oglądamy tę mądrość Zbawiciela naszego. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. I on odpowiedział, tak, dajcie cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co jest Boże. Aber jetzt in diesem Augenblick geht es darum, dass er dieses Geld nicht besaß. Ale akurat w tej chwili chodziło o to, że on tych pieniędzy nie posiadał. So arm war unser Heiland. Tak, biednym był nasz Zbawiciel. Aber es war derselbe Mann. Ale to był ten sam mąż, von dem wir im Alten Testament lesen, o którym my czytamy w Starym Testamencie. Mein ist das Silber. Moim jest złoto. Und mein das Gold. I moim jest srebro. Es war derselbe Mann, der sagen konnte, to był ten sam mąż, który mógł powiedzieć, mein ist das Vieh auf tausend Bergen. Moim jest bydło na tysiącach gór. Wenn man so viel Vieh hat, jeżeli się posiada tak dużo bydła, to się jest przecież bardzo bogatym mężem. Ale co my czytamy w liście do Filipian, drugi rozdział? On uniżył siebie samego. Przeczytajmy teraz Ewangelii Marka z 4 rozdziału. Tutaj w Ewangelii Marka w 4 rozdziale mamy
opisane okoliczności życia naszego Pana, die auch wir kennen, które też i my znamy. Wir haben hier die wunderschöne Geschichte von der Überfahrt über den See Genezareth. Tutaj mamy zapisaną tą przecudną historię o przepłynięciu na drugi brzeg jeziora Genezareth. Der Herr hatte den Tag über fleißig gearbeitet. Pan cały dzień tutaj pilnie pracował. Aber jetzt am Abend war er müde. Ale teraz wieczorem był zmęczony. Das ist für uns Menschen ganz normal. I to jest rzecz dla nas ludzi całkiem normalna. Und der Herr Jesus war hier in wahrer Menschheit. A Pan Jezus tutaj jest nam przedstawiony w prawdziwej postaci ludzkiej. Und so legte er sich müde auf ein Kopfkissen hinter dem Schiff. I tak on zmęczony ułożył się na bezgłowiu, na końcu łodzi, um ein wenig auszuruhen, aby troszeczkę odpocząć. Aber es war nur eine kurze Pause, ale tylko była krótka przerwa, die er dort ruhte, w której mógł spoczywać. Und dann wurde er aufgeweckt von seinen Jüngern, bo wkrótce został zbudzony przez swoich uczniów. Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen, którzy mówili: Mistrzu, czy nic się to nie obchodzi, że my giniemy? Und dann stillt er den Sturm. I on wtedy uciszył burzę. Und es war eine große Stille. I nastała wielka cisza. Das ist eine der schönsten Stellen, die uns die Niedrigkeit des Herrn Jesus zeigen. To jest jedno z tych najpiękniejszych miejsc, które nam pokazuje tutaj tą uniżoność naszego Pana. Wahrer Mensch. Prawdziwym człowiekiem, müde von der Arbeit, zmęczonym z pracy, und dennoch der mächtige Sohn Gottes, a pomimo tego ten potężny Syn Boży, der den Sturm stillen konnte, który mógł uciszyć burzę, sodass die See ganz ruhig wurde, tak, że jezioro całkowicie się uspokoiło. Wir lesen die Stellen jetzt nicht, ich versuche das mal so frei zu sagen. Müde war der Herr Jesus auch bei einer anderen Gelegenheit. Nie będziemy teraz czytali tych miejsc, postaram się je tak z pamięci powiedzieć, gdyż Pan Jezus też był zmęczony i przy innej okazji. Wir können das nachlesen in Johannes 4. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Müde von der Reise setzte er sich an den Brunnen. I zmęczony podróżą, on usiadł na krawędzi studni. Und dort sehen wir auch, dass der Herr nicht nur müde war, a tam oglądamy, że nie tylko Pan był zmęczony, sondern dass er auch durstig war, ale również, że on miał pragnienie. Das ist etwas, was auch zu unserer Menschheit gehört, durst zu haben. To jest właśnie też coś, co należy do naszej istoty ludzkiej, że my mamy pragnienie. Und dann sagt er zu der Frau, die an den Brunnen kommt. I wtedy on powiedział do tej niewiasty, która podeszła do studni: Gib mir zu trinken. Daj mi pić. Und da sitzt er und hat kein Schöpfgefäß. Bo on tam siedział, a nie miał żadnego naczynia, żeby naczerpać. Und doch dieser Mann, der dort dürstet. A jednak ten mąż, który tam siedział spragniony, das ist dasselbe, der dann sagen kann zu der Frau, to jest ten sam, który mógł powiedzieć też do tej niewiasty: Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht. Gdybyś ty wiedziała, kto to jest, kto z tobą mówi. Er war der Sohn Gottes. On przecież był tym Synem Bożym, der allein dieser Frau, dieser unglücklichen Frau, ein glückliches Herz geben konnte. On jedyny mógł dać tej nieszczęśliwej niewieście szczęśliwe serce. Der Mann, der dort durstig an der Quelle saß, ten mąż, który tak spragniony siedział przy studni, das war derselbe Mann, to był ten sam mąż, von dem wir in Psalm 78 lesen, o którym czytamy w Psalmie 78, oder mit anderen Psalmen, i też w innych psalmach.
Vers 15. Er spaltete Filzen in der Wüste und drängte sein Volk reichlich wie aus Tiefen. 15. Wiersz, Psalm 78:15. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie jakby głębiami wód. I sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. 20. Wiersz. Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Und so finden wir in den Psalmen noch mehrere schöne Hinweise für die Wasser, die Gott seinem Volk einst gab. Tak, w psalmach znajdujemy wiele takich pięknych miejsc o tych wodach, które Bóg dał kiedyś swojemu ludowi. Er hatte Macht, die Wasser fließen zu lassen. On miał tą moc, aby ta woda popłynęła. Aber jetzt sitzt er dort und sagt, gib mir zu trinken. A teraz on tam siedzi i prosi, daj mi pić. Liebe Geschwister, über diese Dinge wollen wir nachsinnen, ja, nachdenken. O umiłowani bracia i siostry, chciejmy porozmyślać sobie o tych rzeczach. Der hatte auch Hunger. Tak, Pan Jezus też i był głodny. Das gehört auch zu unserem Leben, zu essen. To też należy do naszego życia, że musimy jeść. Als er in der Wüste versucht wurde, bo gdy był kuszony na pustyni, da hungerte ihn, nachdem er 40 Tage gefastet hatte. To po 40 dniach poszczenia głodny był. Er hätte die Macht gehabt, sich Brot zu verschaffen. On miał tą moc, aby postarać się o chleb. Das hatte er genug bewiesen. On to dostatecznie wielokrotnie dowiódł tego. Er hatte seinem Volk Brot aus dem Himmel gegeben. On przecież też i swojemu ludowi chleb darował z nieba. Und als er auf der Erde war, hat er das Brot vermehrt. I gdy był na tej ziemi, to też i chleb rozmnożył. Tausende wurden von ihm gespeist. I tysiące zostały przez niego ludzi nasyconych. Und es war noch viel, viel, viel. I pozostało jeszcze wiele, wiele resztek. Jetzt kommt der Satan und sagt, i teraz podchodzi do niego szatan i mówi, hier diese Steine. O, tutaj są kamienie. Mach sie zu Brot. Uczyni je teraz chlebem. Dann hat der Herr eine wunderbare Antwort gegeben. I wtedy Pan darował cudowną odpowiedź. Nicht von Brot allein lebt der Mensch. Nie tylko samym chlebem żyje człowiek. Einmal da war er unterwegs. Kiedyś też był w drodze. Und dann sah er einen Feigenbaum. I widział akurat drzewo figowe. Die Feigen, das gibt ja heute noch, das sind Früchte, gute Früchte. Figi to po dziś dzień znane są, że są dobrymi owocami. Aber er hatte keine Frucht gebracht. Ale to drzewo nie przynosiło owocu. Und daher konnte seinen Hunger nicht stillen. Także Pan nie mógł zaspokoić swojego głodu. Wenn mich hungerte, wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen. W psalmie zdaje się 50 jest napisane, że gdybym był głodny, to nie mówiłbym Tobie o tym. To haben wir also gesehen, der Jesus an der Müdigkeit. A więc tak żeśmy mogli oglądać, że Pan Jezus znał, co to znaczy być zmęczony. On wiedział, co to znaczy głód. I on wiedział, co to znaczy też być spragnionym. Ach, bracia i siostry, ja też jeszcze myślę o tym. O innym zdarzeniu. Gdy on zawołał, mich dürstet. Pragnę. Das war dort am Kreuz von Golgatha. To działo się tam na krzyżu Golgoty. Ich denke, dass das ein ganz natürlicher Durst war. Ja myślę, że to też i całkiem naturalne pragnienie było. Gekreuzigt. Był ukrzyżowany. Im Körper geschwächt.
w osłabionym ciele, wahrscheinlich an der Sonnenglut, wystawiony na tą gorączkę słońca. Wir können es gut uns vorstellen, nicht Christus. I możemy sobie to dobrze wyobrazić, że miał pragnienie. Aber vielleicht war es auch nur ein innerer Durst. Tak, ale i prawdopodobnie był to też i taki, takie wewnętrzne pragnienie. Es gibt auch diesen Gedanken, der schön ist. Tak, i ta myśl jest tak piękną. Wie hat dich, hier in dem Buch heißt, wie hat dich nach dem heiligen Durst? W śpiewniku mamy zapisane takie słowa, jakże on pragnął dokonać zbawienia tym heil verlorenen Sünder, tym zgubionym grzesznikom. In Psalm 132 da lesen wir, dass der Herr einmal sein Volk im tausendjährigen Reich segnen wird. W Psalmie 132 czytamy o tym, że Pan będzie kiedyś w tysiącletnim królestwie swój lud błogosławić. Und da werden wieder Ströme lebendigen Wassers fließen. I będą wypływały też i strumienie wody żywej. Und dort in jenem Psalm heißt es auch, er wird seine Armen mit Brot sättigen. I w jednym z psalmów jest napisane, że on będzie wszystkich biednych nasycał chlebem. Aber jetzt war er auf der Erde. Ale teraz on był na ziemi. Und er kannte Hunger. I on musiał poznać głód. Und Durst. Pragnienie. Und Müdigkeit. Zmęczenie. Wollen wir noch etwas lesen aus dem Lukas Evangelium? Przeczytajmy jeszcze teraz Ewangelii Łukasza. Jest 6 rozdziału, 12 wiersz. Łukasza 6 rozdział, 12 wiersz. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Unser Heiland kannte auch Einsamkeit. Nasz Zbawiciel też i znał samotność. Viele Geschwister gibt es auch in unserer Zeit, die klagen über Einsamkeit. W obecnych czasach jest wiele wierzących, którzy narzekają na samotność. Auch der Herr hat sie kennengelernt. Również i Pan to poznał. Wir wissen zum Beispiel, dass er in Gethsemane sagte zu den drei Jüngern. Na przykład wiemy o tym, że on w Getsemane powiedział do trzech swoich uczniów: Bleibt hier und wachet mit mir. Trwajcie tutaj i czuwajcie ze mną. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Es war etwas Schwieriges in unserem Leben, vielleicht Krankheit oder Krankenhaus oder so etwas. Może i też wy żeście przeżyli coś takiego w swoim życiu. Coś ciężkiego, może chorobę, może pobyt w szpitalu. Und dann haben wir es geschätzt, wenn jemand bei uns blieb. I jakże wtedy sobie to ceniliśmy, gdy ktoś pozostawał przy nas. Uns ein gutes Wort gab. I obdarzył nas dobrym słowem. Uns tröstete. I pocieszył nas. Oder einfach bei uns war. Albo tak całkiem po prostu, tylko był przy nas. Co empfindungen hatte auch unser Heiland. Tak, takie odczucia też i miał nasz Zbawiciel. Bleibet bei mir. Tak, pozostańcie przy mnie. Aber hier finden wir ihn im Gebet. Ale tutaj czytaliśmy o nim, że on znajdował się w modlitwie. Er ging auf den Berg hinauf. On wyszedł na górę. Und er blieb die Nacht im Gebet. I spędził na modlitwie całą noc do Boga. Im Psalm 42 da lesen wir. W Psalmie 42 czytamy. Des nachts wird sein Lied bei mir sein. W nocy moja pieśń będzie wypływała. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Modlitwa do Boga mojego życia. Jakież piękne słowa. Da hat einer des nachts zu seinem Gott gebetet. Tak, bo był taki ktoś, kto w nocy do swojego ojca się modlił.
Und so war es auch hier. Er verharrte die Nacht im Gebet. Tak, i tak to tutaj oglądamy, że spędził noc na modlitwie do Boga. Aber wenn wir Markus 1 lesen, ale gdybyśmy przeczytali z Marka z pierwszego rozdziału, dann finden wir, dass der Jesus auch schon früh morgens betete. To też moglibyśmy stwierdzić, że Pan Jezus wczesnym porankiem się modlił. Als es noch sehr finster war, heißt es dort. Tam jest napisane, gdy jeszcze było całkowicie ciemno. In Psalm 5 lesen wir, w Psalmie 5 czytamy, früh oder am Morgen werde ich mein Anliegen dir vorstellen und harren. Wcześnie, z samego poranku, wszystkie moje sprawy będę przed Tobą przedkładał i ja będę przy Tobie trwał. Und in Psalm 62, da heißt es, Gott, du bist mein Gott, früh oder am Morgen suche ich dich. I w Psalmie 62 czytamy słowa, że Boże, Ty jesteś moim Bogiem, z samego poranku poszukuję Cię. Welch ein großes Vorbild ist unser Herr uns in diesen Stücken. O, jak wielkim przykładem jest nasz Pan i również i w tej sprawie. Jesaja 50, tak, Izajasza w 50 rozdziale on mówi: Er öffnet mir jeden Morgen das Ohr. On otwiera mi każdego poranku uszy. Das heißt, sein Gott und Vater. To znaczy jego Bóg i Ojciec. Wir haben von der Einsamkeit unseres Heilandes gesprochen in Gethsemane. Już żeśmy mówili o samotności naszego Zbawiciela tam w Getsemane. Und er hat sie tief empfunden. I on tam do głębi odczuł. Aber dann kam noch eine größere Einsamkeit. Ale nastała jeszcze większa samotność. Es war die Einsamkeit, wenn wir überhaupt so sagen können, am Kreuz auf Golgatha. To była samotność, jeśli tak w ogóle możemy powiedzieć, tam na krzyżu Golgoty. Es gibt einige schöne Verse in den Psalmen, die von dieser Einsamkeit sprechen. Jest wiele pięknych wierszy z psalmów, które mówią o tej samotności. Sehr bekannt ist der Vers aus Psalm 102. Bardzo znany jest wiersz z Psalmu 102. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Jestem jako samotny ptak na dachu. In Psalm 22, das sagt der Herr, a w Psalmie 22 Pan mówi, Rette vom Schwert meine Seele, meine Einsame. Rette meine einsame Seele. Ratuj moją samotną duszę. Welche Einsamkeit. Alle verließen sie ihn. Jakaż to była samotność, gdyż wszyscy go opuścili. Einsam ging der Herr am Kreuz. Tak, samotnie wisiał na krzyżu. Da konnte wirklich sagen, ich bin ein Fremdling geworden. On rzeczywiście mógł powiedzieć, że stałem się obcym i przychodniem. Den Söhnen meiner Mutter. Synom mojej matki. Er war ja auch vorher in seinem Leben unverstanden. On w czasie swojego życia nie był zrozumianym. Seine eigene Familie hat einmal gesagt, bo jego własna rodzina kiedyś powiedziała, czyż on odszedł od zmysłów? Und von seinen Jüngern lesen wir sehr oft, a o jego uczniach bardzo często czytamy, dass sie ihn nicht verstanden, że go nie zrozumieli. Das alles hat der Herr erlebt. To wszystko nasz Pan przeżył. Und liebe Geschwister, wir sollten immer wieder daran denken. Och, mili bracia i siostry, powinniśmy zawsze o tym myśleć, was wir lasen, co żeśmy przeczytali w 2 Koryntian, w drugim liście do Koryntian, ja war reich, że on był bogaty, aber er wurde arm, ale stał się biednym, um uns durch seine Armut reich zu machen, aby nas przez swoje uniżenie uczynić bogatymi. Es gibt noch eine andere Seite. Jeszcze z innej strony możemy to oglądać. Und das will ich jetzt mal noch lesen auf dem Hebräerbrief.
I chcemy to przeczytać z listu do Hebrajczyków. Dział 18 wiersz. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 wiersz. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ten kapitel 4, wers 15. Następnie 4 rozdział, 15 wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Der Jesus wurde also gemäß Kapitel 2 versucht. A więc zgodnie z tym, cośmy czytali w drugim rozdziale, Pan Jezus był doświadczany. Er hat gelitten. On cierpiał. Und jetzt vermag er auch Verständnis zu haben für uns die Seinen. I teraz on jest w stanie zrozumieć wszystkich, którzy są jego własnością. Der Herr Jesus weiß, was Müdigkeit ist. Bo Pan Jezus wie, co to też jest zmęczenie. Und wenn wir müde sind, dann versteht er uns auch. I gdy my jesteśmy zmęczeni, to też i nas rozumie. Der Herr Jesus hat auch Empfinden und Gefühl für den, der arm ist. Pan Jezus również ma zrozumienie i współczucie dla tego, który jest biedny. Wenn einer noch nie arm war in seinem Leben, jeżeli ktoś nigdy nie był biedny w swoim życiu, dann kann er nicht mitempfinden mit einem Armen. To on też i nie będzie miał współczucia dla biednego. Aber er hat diese Empfindung für die Seinen. Ale on ma te właściwe współczucie dla wszystkich, którzy są jego własnością. Er vermag Mitleid zu haben. Tak, on nie jest w stanie współczuć. Mit den Versuchungen, in die wir kommen. Tak, we wszystkich doświadczeniach, w które my wchodzimy. Es sind nicht Versuchungen durch die Sünde. To nie są pokusy przez grzech. Sondern es sind Schwachheiten, die wir als Menschen durchleben. Ale to są wszystko te słabości i trudności, które my jako ludzie przeżywamy. Es wird unser Herz froh machen. I to nasze serca może uczynić radosnymi. Wenn wir uns beschäftigen mit der Herrlichkeit unseres Jesus. Gdy będziemy się zajmowali chwałą naszego Pana Jezusa. Herrlichkeit, wenn wir von Herrlichkeit sprechen. I jeżeli mówimy teraz o chwale, dann stellen wir uns in der Regel etwas strahlendes, glänzendes, helles vor. To z reguły wyobrażamy sobie coś promieniującego, coś błyszczącego, coś świecącego. Und das ist auch richtig. Tak, i to też jest właściwe. Auf dem Berg der Verklärung, da leuchtete der Jesus. Bo na Górze Przemienienia Pan Jezus promieniował. Aber es gibt auch eine Herrlichkeit des Herrn Jesus. Da leuchtet überhaupt nichts. Ale też jest taka chwała Pana Jezusa, której nic nie świeci, nie promieniuje. Als er Durst hatte und Hunger hatte und müde war, gdy on miał pragnienie, był głodny i był zmęczony, da war nichts Glänzendes. To niczego błyszczącego nie było widać. Aber unsere Herzen sehen Herrlichkeit. Ale nasze serca mogą oglądać Jego chwałę. Denn der Herr Jesus hatte die Macht, das alles zu verändern. Bo Pan Jezus przecież miał moc wszystko to odmienić. Und er hat es nicht getan. A on tego nie uczynił. Und das ist innere Herrlichkeit. A to jest właśnie ta jego wewnętrzna chwała. Das ist moralische Herrlichkeit. To jest ta moralna chwała. Ich will noch ein Beispiel sagen. Chciałbym jeszcze powiedzieć przykład jeden. Für diese zwei Arten von Herrlichkeit. Obrazujący te dwa rodzaje chwały. In Jesaja 42, da lesen wir, er wird erhoben. Jesaja 42 rozdział czytamy, że on będzie wywyższony. Zniesiony und sehr hoch sein. I będzie wielce wywyższony. Das wird eine sichtbare. Wielce wielkim będzie. Das wird eine sichtbare Herrlichkeit sein. I to będzie wtedy chwała widoczna. Aber in Kapitel 53 lesen wir. Ale w tym Izajasza 53 rozdziale czytamy. Er wurde misshandelt. Że go niesławiano.
aber er freute sich, ale on się uniżył und tat seinen Mund nicht auf. I nie otworzył swoich ust. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. I stał się jako baranek, który jest prowadzony na zabicie. Liebe Freunde, das war innere moralische Herrlichkeit. Tak, mili przyjaciele, to była ta wewnętrzna moralna chwała Pana. Wir schließen jetzt, indem wir noch einen Vers aus dem Hebräerbrief anführen. Zakończymy przytaczając jeszcze jeden wiersz z listu do Hebrajczyków. Rozdział drugi, wiersz. Patrząc na Jezusa. Vers 3, betrachtet den. Wiersz trzeci. Rozważajcie tego, albo pomyślcie o tym. Und das wollen wir immer wieder tun, liebe Freunde. O, chcielibyśmy to ciągle na nowo czynić, mili przyjaciele. Hinschauen auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Ihn betrachten. Rozmyślając o Nim. Und beschäftigen. Aby się zajmować Nim. Mit seiner Herrlichkeit. Jego chwałą. Der Jesus versteht dich. Pan Jezus rozumie Ciebie. Er kann mit dir empfinden. On może z Tobą współczuć. Wunderbar, er hat uns reich gemacht. O, jakże to jest cudowne. On nas wielce ubogacił. Indem er arm wurde. Przez to, że On stał się biednym. Ale nasi mają słowa.